14 października, obchodzony jako Dzień Edukacji Narodowej, jest dobrą okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników obsługi placówek oświatowych. I w tym roku odbyło się spotkanie burmistrza Brzozowa z przedstawicielami szkół, zespołów szkół oraz przedszkoli. Wielokrotnie podkreślamy fakt, że oświata w gminie Brzozów jest oczkiem w głowie burmistrza Józefa Rzepki. Uczniowie mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki, zaś w szkołach zatrudniona jest profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna. Burmistrz w słowach skierowanych do zaproszonych gości podziękował nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukowanie dzieci i młodzieży, dyrektorom placówek oświatowych za sprawne i mądre kierowanie oraz dążenie do rozwoju, obsłudze za zadbanie o bezpieczne i przyjazne warunki, porządek oraz staranność w prowadzeniu dokumentacji. O swoich planach i strategii rozwoju szkoły opowiedziała nowo mianowana dyrektor gimnazjum w Brzozowie Marta Śnieżek. Szkoła to przede wszystkim dzieci. Naszym głównym celem jest nauczanie dzieci. Moje marzenie, moja działalność będzie skierowana na to, aby wyposażyć szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, unowocześnić pracownie komputerowe. Dzięki staraniom organu prowadzącego będą w szkole dokonywane pewne zmiany dotyczące remontu budynku. Wiem, że ma powstać winda, która będzie służyła dzieciom naszej szkoły, dzieciom, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Chciałabym, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły korzystali z zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, na których będą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne, taneczne. Wszystkie takie zajęcia skierowane będą na rozwój młodego ucznia. Realizowane przez szkołę projekty zaprezentował Lucjan Czech, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Chumniskach. W tym roku zakończymy w zasadzie drugi projekt z edycji Comeniusa pod nazwą Let's Play Together. Projekt, który naszym dzieciom dał możliwość wyjazdów za granicę, obserwacji swoich rówieśników, przebywania z nimi, same wspaniałe dydaktyczne, wychowawcze elementy. A oprócz tego także przyniósł wymierne korzyści, jeśli chodzi o wyposażenie szkoły bazy. Dzięki wsparciu tutaj pana burmistrza łącznie w przeciągu ostatnich 6 lat z projektów do szkoły zakupiliśmy sprzęt na sumę ponad 30 tysięcy złotych. To jest kwota niebagatelna i z pewnością przyczyni się do tego, że ta praca nauczyciela będzie łatwiejsza, ciekawsza i będzie przynosić większe efekty. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się kolejny raz zakwalifikować do projektów, przynajmniej takie będziemy czynić starania. Po prostu warto. Ma Pani ogromne doświadczenie w pracy nauczyciela. Proszę powiedzieć, czym dla Pani jest nauczanie? Tak, bardzo cieszę się, że pracuję w szkole. Jest to moją pasją. Szczególnie chodzi o to, że mogę ukształtować w młodym pokoleniu przyszłych naszych obywateli. Przekazać jak najwięcej dobroci, miłości i wiedzy szczególnie, która oczywiście jest pogłębiana też i przez samych uczniów, bo nie tylko tutaj nauczyciel może to wykonać zadanie, chociaż bardzo się stara i toruje takie po prostu ścieżki dla młodego pokolenia. Za zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty nagrodzeni zostają także pracownicy administracyjni. Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona tym wyróżnieniem. Po raz pierwszy zostałam nagrodzona tak wysoką nagrodą przez moją panią dyrektor. Pracuję od 20 lat w tej szkole, można powiedzieć, zaczynałam razem z oddaniem tej szkoły. Jest to dla mnie bardzo duża satysfakcja, praca w tej szkole z tymi ludźmi, z dziećmi. Myślę, że pozostanę tam już do emerytury. Praca daje mi dużo radości, satysfakcji, tak jak powiedziałam. Także bardzo się cieszę, że zostałam nagrodzona tą nagrodą. Bywa ciężko? Tak, oczywiście. Są dni, gdzie jest dużo pracy, takiej mrówczej pracy. Są też dni luźniejsze, jak ferie czy wakacje, gdzie można spokojnie sobie pracować. Ale generalnie praca jest przyjemna i daje mi dużo satysfakcji. W imieniu nagrodzonych burmistrzowi podziękował Lucjan Czech, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Chumniskach. Dziś nauczanie młodego pokolenia nie należy do zadań najłatwiejszych, dlatego tym bardziej doceńmy poświęcenie i zaangażowanie nauczycieli w kształtowanie nowego pokolenia.